Wracamy z tarczą. Tak, myślę, że i tak jest super, ale wierzyłam jeszcze, że może się uda na to złoto wyprowadzić. Jednak się nie udało, ale myślę, że i tak jestem zadowolona z tego startu i z całej naszej drużyny, że tak dobrze walczyliśmy. Bardzo dobrze i bardzo ważną i cenną cechą jest to, że zawodnicy potrafią walczyć o każde jedno miejsce i tak jak słyszymy od Asi, mimo że była na pozycji nie tej pierwszej, to cały czas wierzyła, że jeszcze się uda i taki jest sport, że zwycięzcę mamy jednego, ale myślę, że dzisiaj każdy z nas jest takim zwycięzcą dla samego siebie. Jesteśmy zdecydowanie zadowoleni, tak? No, na Roxanę indywidualnie liczyliśmy, też na dobry występ dziewczyn i chłopaków indywidualnie, ale no, na sztafetę to była taki roller coaster, tak? Mogło się udać, mogło się nie udać. No, po cichu ekipa liczyła na medal, tak? Ale też no, to zależało troszeczkę od zmian, jak one pójdą i to się właśnie w tych wyścigach taki super sprint się różnie układa i tutaj no, ułożyło się wszystko super po naszej myśli. Każdy naprawdę, na początku Kamil, później Roxana, później James i na końcu Asia zrobili super robotę i tak naprawdę w naszej sztafecie nie było dzisiaj słabych punktów, tak? Także super, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że to tak się wszystko potoczyło i to pokazuje, że też ta droga, którą Polski Związek Triathlonu w współpracy oczywiście z trenerami, zawodnikami obrał, przynosi pierwsze efekty, tak? Teraz Roxana była wysoko, ostatnio mieliśmy medal juniorów i dzisiaj akademickie Mistrzostwa Świata, Roxana wygrywa, sztafeta ma srebrny medal, super. Tak mi się wydaje, że daliśmy radę, to jakby nie ja będę oceniał na pewno, tylko zawodnicy, delegaci, przedstawiciele FIS-u, natomiast przede wszystkim pogoda dopisała, to jest zawsze po 50% sukcesu imprezy. No teraz tak, jeżeli chodzi o część sportową, to na pewno wszystko poszło tak jak powinno, część tą taką logistyczną również, no nie mieliśmy żadnych informacji takich, że coś jest nie tak od zawodników różnych reprezentacji, bo 28 państw, przypomnę, przyjechało tutaj do Gdańska. No bardzo się cieszymy, że jesteśmy już na finiszu tych zawodów, no i tym bardziej się cieszymy, że mamy te medale, które właściwie na Akademickim Mistrzostwach Świata 2 lata temu był brąz jeden, no teraz dokładamy w sztafecie. 2 lata temu była dosyć daleko sztafeta, więc tym bardziej cieszę, że dzisiaj na drugim miejscu, na drugim stopniu podium stałą nasi zawodnicy. No zdecydowanie, na pewno ten stres jednak przed startem i nawet już po mojej zmianie, gdzie powinienem być tak naprawdę już gdzieś tam rozluźniony, no to ja się stresowałem po prostu jeszcze bardziej za każdego z naszej ekipy, więc na pewno, no po prostu brak mi słów teraz. Ja myślę, że też właśnie byłam zaskoczona bardzo, bo wszyscy krzyczeli na dole, że Holland, Holland. I dopiero właśnie Józefina z naszej drużyny krzyknęła Asia, Asia, że jednak to był James i troszeczkę ten start był spóźniony, ale myślę, że to było takie pozytywne zaskoczenie. To ja jestem z Gdańska, więc mogę być nieobiektywny, ale jak gdyby to poziom organizacji tych zawodów super. Także wszystko dopięte do ostatnich szczegółów, nawet tutaj te takie bardziej ruchliwe promenady, które normalnie są bardzo mocno obłożone przez turystów, były bardzo dobrze zabezpieczone. Także nie można było się praktycznie do niczego przyczepić. Tak, zdecydowanie Polaków na pewno cieszą medale. Duża niespodzianka dzisiaj. Właściwie my byliśmy wczoraj tak bardzo pewni tego, że gdzieś tam koło tego krążka się zakręcimy. Natomiast no dzisiaj zawodnicy potwierdzili świetne zmiany. Ustawienie tych zawodników też myślę, że miało tutaj kluczowe znaczenie. Natomiast cała reprezentacja, bardzo równe starty. No jak widać dzisiaj ze srebrem. Wczoraj Roxana jeszcze złoto do tego dołożyła indywidualnie. Także bardzo jesteśmy zadowoleni, bo też drużynówka kobiet również na pierwszym miejscu. Także na dobrą sprawę 3 miejsca na podium. Bardzo cieszą nas wszystkich.